Witajcie z tej strony Legomanka i zapraszam Was do openingu małej puszeczki z serii kart Lego Ninjago Trading Card Game The Island, jak tu jest podpisane. Jak widzicie, puszeczek w ogóle nie przetłumaczyli, dopiero teraz się skumałam i zostawili w oryginale. Ciekawe dlaczego. Czyżby trochę lenistwo ze strony tych producentów, że tak to powiedzmy. No i tak się prezentuje, ona kosztuje 29,99, jak tu widzicie. No i zabieram się do otwierania jej, także dajcie mi sekundę. No i tak już mamy naszą puszeczkę otworzoną. No i zaraz zobaczymy, co się w niej kryje. Mam nadzieję, że nie będą karty po angielsku. Znaczy mi to tam wsio, ale... O, tak się prezentuje ze środka. Jak widzicie, mamy kola, który był dostępny już kilka razy w magazynie. Jeśli dobrze pamiętam, to był jeszcze w komiksie dostępny. No i tak, wyspiarski wódz Mamatus, taka jedna karta limitowana, a druga to jest dżunglowy kol właśnie z edycji limitowanej. I jeszcze przed nami tutaj 5 saszetek z kartami. Także ja się zabieram już do otwierania. Jeszcze raz tutaj w tym odcinku przepraszam Was za mój głos, trochę zjechany, nie wiem jak on będzie brzmiał już w nagraniu, bo pewnie troszkę go edytuję, żeby nie był taki zjechany. Młody Lloyd i wężony, ultra utrudzona Pixel, strach przed ciemnością, zamiana kapeluszy i Legacy J. Także możecie napisać mi, czy wy kupujecie te puszeczki, bo ja szczerze mówiąc kupuję przede wszystkim dlatego, że no zawsze mi się podobały puszki, to po pierwsze, a po drugie są w nich karty limitowane. I jestem ciekawa, czy patrzycie na to tak samo jak ja, czy może trochę inaczej właśnie, że nie wiem, nie kupujecie w ogóle puszek. I jeśli nie kupujecie w ogóle puszek, to możecie napisać mi dlaczego, bo z chęcią bym poczytała jakoś inną perspektywę niż swoją, szczerze mówiąc. No i jak widzicie, tu już dwie saszetki za nami, a teraz otwieramy naszą trzecią. Także musiałam tutaj na chwilę zastopować nagranie, ale zobaczcie, trafiły nam się pod rząd dwie drużyny ninja, czyli mamy już całą drużynę naszą w komplecie, śmieszny zbieg okoliczności, wykolejony i karta specjalna dżunglowy kol. Teraz tak patrzę i szkoda, że te dwie karty to są te same grafiki praktycznie, jak widzicie, kola, tylko że z dwóch innych stron i... Dobra, ta ma trochę inaczej mieczyk, ale... Lekki niesmak. Lekki, leciutki, bo jest, ale nie wiem, mogli już tam tego dżunglowego kola w zwykłej karcie inaczej przedstawić trochę, wiecie, coś tam więcej zmienić, na przykład jakieś tło fajne dać. Drużyna Legacy, podły Azor, karta Puzzli, już widzicie, tam jest pojedynek jakiś, Kruszarka Skał i ultra rogaty stwór. Chyba go mam z tego, co kojarzę. No ale jakich kart ja już nie mam, ja już się sama gubię, będę szczera. Sama już się gubię w tym, co jest, a czego nie ma. I ostatnia saszetka na dzisiaj. No to tak, nie ma żadnych puzli, niestety. Shintaro J, podły szkieletowy czarownik, och, moja ulubiona karta, ninja ścigacz i zły Lasza. Czyli jak widzicie, tak prezentuje się nasz dzisiejszy opening. Puszeczki oczywiście są the best i sobie je zatrzymam. No ale co wy sądzicie? Piszcie w komentarzach, a ja się na razie z wami żegnam. Trzymajcie się, no i cześć!